Wiele osób, szczególnie o tej porze roku, cierpi na kaszel oraz śluz w płucach, nie wiedząc, jak się go pozbyć. Odruchowo bierzemy więc syrop na kaszel, mając nadzieję, że po kilku dniach nastąpi odczuwalna poprawa. Okazuje się jednak, że w domu możemy zrobić coś, co będzie mieć o wiele skuteczniejsze działanie niż herbatki, syropy czy tabletki do ssania. Tym cudem jest miodowy opatrunek. Musisz go stosować przez noc na ciało, a objawy znacznie się zmniejszą lub nawet całkowicie znikną. Wiele dostępnych na rynku syropów na kaszel zawiera kodeinę. Ta substancja u dzieci poniżej 12 roku życia może powodować problemy z oddychaniem, nudności i dezorientację. Może również spowodować depresję oddechową, co w najcięższych przypadkach może prowadzić do zgonu. Przez kodeinę oddech staje się płytki, a czasem nawet całkowicie zanika. Innym problematycznym składnikiem syropów jest dekstrometorfen. Co prawda może tłumić kaszel, ale ubocznym skutkiem jego działania mogą być zawroty głowy, dolegliwości przewodu pokarmowego lub zmiany skórne. Miodowy opatrunek nie ma takich niepożądanych skutków ubocznych. Składniki dwukropek. Miód organiczny. Olej kokosowy. 1 łyżeczka mąki. 1 serwetka. Taśma medyczna. Zmieszaj mąkę z odrobiną miodu i dodaj troszkę oleju kokosowego. Wymieszaj wszystko i nałóż na serwetkę, którą przyłożysz do klatki piersiowej. Całość przyklej taśmą medyczną. U osób dorosłych kompres powinien być założony przez całą noc. Dzieci powinny nosić go tylko przez 2–3 godziny. Zaleca się wielokrotne stosowanie okładu, aż do ustąpienia objawów. Źródło, szerable. Net.